Ja myślę, że przede wszystkim, jeżeli jakaś pomoc będzie, to będzie pomoc z Polski. I tu, bo no, można było, powiedzmy, tutaj liczyć jeszcze na jakieś wsparcie tu na miejscu, na Litwie, ale to takie już tylko dodatkowe. Ale ta podstawowa kwota to musiałaby być jednak już zapewniona. A potem można byłoby szukać jeszcze tam na jakimś tam sprzedaży, tam gablotów, szalików, czy tam jeszcze coś tam, atrybutyki klubowej jeszcze, ale to są małe pieniądze i dlatego no, jednak ten podstawowy no, sponsor czy ten, kto by zechciał wesprzeć, to musiałby być już taki konkretny, na podstawie konkretnej umowy podpisanej pomiędzy klubem, zobowiązania odpowiednie. I to wtedy jeszcze można byłoby. I na to czekamy.